Hej wszystkim, witam Was na moim kanale 100 punktów. 100 punktów dla osoby, która odgadnie, która z tych rzeczy to jest oryginał, która z tych rzeczy to jest podróba. A tak serio, naprawdę myślę, że na pierwszy rzut oka już wszystko jest tutaj wiadome. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, dlatego że chciałabym się właśnie zagłębić trochę w temat oryginału i podróbki, jak to ma się do siebie, jak wygląda oryginał, jak wygląda podróbka. I tak naprawdę to jest pierwszy film z tej serii. Czy będzie więcej, to wszystko zależy od Was, czy będziecie chcieli więcej. Ja z przyjemnością wgłębiłabym się jeszcze bardziej w ten temat, po prostu poszukała jeszcze innych rzeczy, zamienników, podrób oraz tych oryginalnych, porównała je do siebie, właśnie to chciałabym dziś zrobić, ale nie tylko porównać je wizualnie, ale porównać składy tych rzeczy, to gdzie zostały zrobione, to ile kosztują, całe takie doświadczenie zakupowe, jakie przeżyłam. No i dzisiaj pod lupę, zresztą jak możecie zobaczyć, bierzemy jako nasz oryginał piękną sukienkę Cooled Gaia, sukienka, która jest moim, była moim marzeniem od zeszłego roku. Jak tylko ją zobaczyłam, po prostu miałam takie wow. Ale jak zobaczyłam cenę, to znowu miałam wow. I myślałam sobie, nie, no nie ma szans, żebym ją sobie kupiła, przynajmniej nie ma szans, żebym ją sobie kupiła tak o. Wiecie, ja tak naprawdę rok czasu myślałam o tej sukience, rok czasu zbierałam myśli, żeby ją zamówić, ponieważ sukienka sama w sobie na stronie kosztuje jakieś 1800 zł, co już jest po prostu ceną naprawdę bardzo wysoką i za taką sukienkę, która bardziej nadaje się do polatania, nie wiem, po mieście, na lato, na wakacje, nie jest to sukienka ani weselna, ani ślubna, nie jest to coś, co powiedziałabym ma jeszcze jakieś uzasadnienie, natomiast ja za tę sukienkę razem z podatkiem zapłaciłam 2,5 tysiąca złotych i to moim zdaniem są już naprawdę ogromne pieniądze jak na sukienkę. No i tutaj pytanie, czy drugi raz bym ją kupiła oraz jak to będzie się miało do tego, co to jest, wygląda jak kondom, jak prezerwatywa rozciągnięta dosłownie. Sukienka Cooled Gaia, oto i ona, oryginalna, zamówiona na stronie Cooled Gaia. Sukienka, która kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Tak ona się na mnie prezentuje, tak wygląda. Na pewno widzieliście, kojarzycie właśnie ten krój sukienki. Nawet jeśli nie tą oryginalną, to na pewno jestem przekonana, że widzieliście właśnie ten fason, ten krój sukienki gdzieś na Instagramie, gdzieś w internecie. Jestem po prostu pewna tego. Ta sukienka, ona jest połączona z dwóch elementów. Stanik, który jest tutaj przewiązany i połączony właśnie z dołem, który ciągnie się aż do samej ziemi. A dodatkowo od tyłu, zobaczcie, tutaj plecy są całe odkryte. To wygląda tak, jakby tutaj była spódnica i po prostu stanik, jakiś top. I jeżeli chodzi o samą sukienkę, o to jak ona się prezentuje, uważam, że wygląda naprawdę przepięknie. Ja się w niej czuję dosłownie jak jakaś nimfa, jak jakaś syrenka. Czuję się jak taka wakacyjna goddess, coś w tym stylu. Jest to sukienka z dosyć grubego, takiego mięsistego materiału. Jest ona cała pleciona, cała taka jakby wyszywana. I moim zdaniem wizualnie naprawdę ona robi robotę. Szczególnie, że tutaj to miejsce, talia i tutaj właśnie niżej biodra, naprawdę ma to swój urok i moim zdaniem bardzo kształtnie wygląda, bardzo ładnie podkreśla tutaj figurę. Natomiast tak, zacznijmy sobie od takiego doświadczenia zakupowego, ponieważ ja na tę sukienkę czekałam dosyć długo, z tego względu, że ja ją zamówiłam w preorderze, dlatego że ona no, jest po prostu wyprzedana bardzo często, szczególnie, że no, widać, że ma branie, że tak powiem. Więc około miesiąca na nią czekałam. Sukienka szła ze Stanów Zjednoczonych, z tego względu też zapłaciłam podatek i można go zapłacić albo przy odbiorze paczki, albo przy zakupie przez internet. I ja właśnie się zdecydowałam na tę pierwszą opcję. Paczka do mnie przyszła, tak naprawdę przedwczoraj jakoś. Otworzyłam ją, ponieważ wczoraj miałam urodziny i pomyślałam sobie, dobra, jak już przyszła, to nałożę ją na urodziny. Wiecie co? Mój zawód. Mój zawód, jak ja otwieram tę paczkę. Kartonowe pudełko. A w środku ta sukienka w folii, po prostu jak z AliExpress. Dosłownie sukienka zapakowana w ten sposób, żadnego dziękuję, żadnego pocałuj mnie w dupę, po prostu nic. Słuchajcie, ja, okej, jakby to nie jest jakieś wymaganie, żeby tam były jakieś pergaminy, podziękowania, paragony jakieś zapakowane w jakieś, nie wiem, wstążki czy coś takiego, absolutnie nie.
ale w momencie, gdy kupujecie jakiś produkt, który nie jest tani, okej? Okay? Wszyscy się tutaj zgodzimy, że sukienka za 2,5 tysiąca jest to naprawdę bardzo dużo pieniędzy. W środku jest to zapakowane jak paczka z AliExpress. To ja sobie myślę tak, to gdzie są te moje pieniądze? Jakby na co one poszły? Na samą tą sukienkę? No niekoniecznie, dlatego że przechodzimy tutaj do kolejnego elementu, jakim jest skład tej sukienki, a w składzie mamy jakieś 70% bawełny, około 30% poliestru. Sukienka jest zrobiona w Chinach. Kupując rzeczywiście taką luksusową rzecz, no nie można powiedzieć, że to nie jest luksusowa rzecz, z tego względu, że po pierwsze musiałam na nią czekać bardzo długo, po drugie była ona bardzo droga. I zamawiając taką drogą rzecz, to oprócz tego, że się spodziewasz, że przyjdzie ona, będzie pięknie wyglądała, będzie pięknie się układała, to jakby to samo doświadczenie zakupowe moim zdaniem jest tutaj równie ważne, szczególnie gdy się wydaje tyle pieniędzy. Bo ja rozumiem, że jak w H&M-ie sobie kupicie sukienkę za 100, za 50 zł, nawet za 200 zł i ona przyjdzie wam w folii, do tego zapakowana w foliowy worek H&M, to my nawet wtedy nie oczekujemy czegoś luksusowego, nie oczekujemy, nie wiem, że nam będą dupę podcierać za przeproszeniem za to, że im kupiliśmy sukienkę od nich, ale w tym przypadku, gdy ja kupuję sukienkę za 2,5 tysiąca, to ja takich rzeczy oczekuję. To podcieranie tyłka to jest taka metafora, ale wiecie, o co mi chodzi. Nawet już otwierając tę paczkę, fajnie by było poczuć się tak luksusowo, wiedząc, że ja wydałam te 2,5 tysiąca i one jakby mają jakieś odzwierciedlenie, chociaż właśnie w tym otwieraniu tej paczki, bo tak naprawdę to otwieranie tej paczki to jest tak jak otwieranie prezentu. Mimo, że sama sobie to kupiłam, to jednak uważam, że przy wydawaniu tylu pieniędzy no powinni o to zadbać i tutaj się na maksa zawiodłam, szczególnie, że właśnie składowo to też jakby nie jest żadne wielkie halo, to nie jest len, to nie jest wełna, to nie jest po prostu angora, czy nie wiem, jakiś materiał wulkaniczny wydobywany z, nie wiem, z Wezuwiusza, czy cokolwiek takiego. To jest bawełna i poliester, do tego zrobione w Chinach, zimportowane do LA, bo paczka przyszła do mnie z LA, zapakowana w worek foliowy, jak z Chin, z których zresztą ona przyszła i jakby ja stoję tutaj. Okej, okay, sukienka jest piękna, uważam, że wygląda fantastycznie, nałożyłam ją wczoraj na moje urodziny, 25 zresztą, także bardzo wyjątkowa okazja, czułam się w niej bardzo wyjątkowo. Wiem, że to będzie sukienka, którą jeszcze nałożę na wakacje, gdzieś na plaży, czy w Polsce, czy za granicą. Wiem, że ona będzie taką sukienką, którą będę chciała jeszcze nałożyć, szczególnie właśnie w tym wakacyjnym okresie. Natomiast, czy to jest warte 2,5 tysiąca złotych? Nie powiedziałabym. Czy to jest warte 2,5 tysiąca złotych z takim doświadczeniem zakupowym, jakie ja miałam? Absolutnie nie. I drugi raz za 2,5 tysiąca złotych tej sukienki ja bym nie kupiła. Absolutnie nie. Ale ta sukienka, oprócz tego, że wygląda przepięknie, że kosztuje tyle, ile kosztuje, to również doczekała się wielu, wielu podjeb, wielu podrób, wielu egzemplarzy bardzo podobnych, wręcz identycznych, wzorowanych i między innymi ten kondom tutaj to jest właśnie podróba sukienki, którą ja mam na sobie z AliExpress za 60 zł. Ja osobiście nie polecam kupowania na AliExpress, nie polecam wspierania rynku, który tak naprawdę jest bardzo szkodliwy etycznie, jest bardzo szkodliwy ekologicznie, jest szkodliwy po prostu. Po prostu. Mimo, że te ubrania są tanie, mimo, że te rzeczy są tanie, to moim zdaniem naprawdę nie warto. Nie warto. Lepiej wspierać nasz rodzimy rynek, lepiej wspierać rynek europejski, to co jest tutaj u nas. Przynajmniej jakby mamy tę pewność, że certyfikaty europejskie to są certyfikaty sprawdzone i mamy 100% pewność, co się znajduje w kosmetykach, co się znajduje w ubraniach. Już nawet zaczynając od tego, że tutaj jest napisane, że 95% to jest bawełna, a 5% to jest poliester. Ja osobiście, dotykając tego materiału, nigdy w życiu bym tak nie powiedziała, dlatego że ja czuję, że to jest ściera. Akurat jeżeli chodzi o skład, nawet nie tyle o skład, co o sam materiał, to mimo, że ten na metce ma trochę gorszy skład, trochę więcej tego poliestru, trochę mniej tej bawełny, to uważam, że w dotyku jest to zdecydowanie bardziej przyjemne. Przede wszystkim jest to zdecydowanie bogatsze, ponieważ ten materiał jest taki mięsisty, jest gruby. Tutaj mamy cienką szmatę, która tak naprawdę
No ja to czuję, że to jest 100% poliestery, nie mam pojęcia czemu na metce jest napisane, że to jest bawełniane, bo ja tutaj absolutnie, absolutnie nie czuję grama bawełny. No podruba jak ta lala, kształt prawie identyczny, no absolutnie jakby widać, że coś tu było grane, że to po prostu zjechane od stóp do głów, no oczywiście pomijając fakt, że ten materiał jest o wiele cieńszy, brakuje tutaj właśnie tych takich troczków do zawieszania sukienki na wieszaku, z tego względu ona wyglądała na wieszaku jak po prostu rozciągnięta prezerwatywa, a nie jak sukienka. Nitki tutaj jakieś wystające, generalnie ja wzięłam rozmiar L, z tego względu, że no ta numeracja, ta rozmiarówka była taka niepewna. Zależało mi na tym, żeby sukienka na mnie weszła i weszła na mnie, jest troszkę za luźna, zarówno w biuście, tutaj w brzuchu, tak naprawdę wszędzie, ale w miarę jakoś tam się opina i w miarę jakoś leży. I tak jak Wam powiedziałam, tutaj na metce mamy 95% bawełny, 5% poliestru, ja absolutnie tego nie czuję, tego nie widzę, no materiałowo mi to tutaj w ogóle nie gra, także nie wierzyłabym w to, co jest napisane na metce. Ta sukienka, którą mam na sobie, przyszła dokładnie tak samo zapakowana jak ta, z tego względu, że to jest to samo, co mam na sobie, tylko w troszkę innym kolorze, ponieważ nie byłam pewna, którą zamówię z Clude Gai. I tak naprawdę wielkością ta paczka jest o połowę mniejsza niż oryginalna sukienka i to już od razu wskazuje na to, że tamta po prostu, wiecie, ma większą objętość, jest grubsza. Ta to jest po prostu taki flaczek. Cieniutka, jest bardzo cieniutka, naprawdę, jest bardzo cienka. Powiem Wam tak, sukienka kosztowała 60 zł, przyszła z AliExpress. Ja po niej absolutnie więcej się nie spodziewałam, nawet myślałam, że będzie jeszcze gorzej, ale wiecie, no jest jak jest, nie? Powiem Wam tak, jest jak jest. Także jeżeli chodzi o sam egzemplarz sukienki, to zdecydowanie oryginał wygrywa i tutaj bez dwóch zdań oryginał wygląda 100 razy lepiej, moim zdaniem, niż to. Chociaż powiem Wam, że wizualnie z daleka, na filmiku, może wcale aż takiej dużej różnicy nie ma. I biorąc pod uwagę moje doświadczenie zakupowe po jednej stronie i po drugiej stronie, które moim zdaniem było bardzo podobne, to dlatego właśnie nie zdecydowałabym się, aby drugi raz kupić sukienkę Clude Gai. Ostatecznie uważam, że ani jedna, ani druga opcja nie jest warta swojej ceny. Ta to w ogóle nawet 5 zł nie jest warta, tej to w ogóle bym nie kupiła, gdybym miała tylko kupować jedną. Tamta, max 800 bym za nią dała, ani grosza więcej, jakbym drugi raz miała kupować. Za taką cenę, za jaką ją kupiłam, absolutnie drugi raz bym jej nie kupiła. I to jest trochę smutne, bo gdyby nie to moje doświadczenie zakupowe, gdyby ta paczka przyszła, nie wiem, chociaż zawinięta, wiecie, w taki pergamin, czy taką bibułkę, z jakąś mini naklejeczką Clude Gaia, z jakimś, nie wiem, małym nawet podziękowaniem, thank you, tyle, nawet bez tego thank you, po prostu zapakowana w sposób, który uważam, że nawet w Polsce przy ubraniach polskich marek jest to już taki must have, że to musi być. Przy sukienkach, które kosztują, nie wiem, 300, 200 zł, co i tak to są moim zdaniem już duże pieniądze jak za sukienkę. Natomiast w przypadku sukienki za 2,5 tysiąca to powinien być po prostu mus i cokolwiek, co jest mniejsze niż te oczekiwania, o których Wam przed chwilą powiedziałam, jest to zdecydowanie zawód. Jeszcze do końca nie przekreślam tej marki i tak uważam, że to, co robią w internecie, w ogóle to, jakie ubrania mają, moim zdaniem one są przepiękne, są bardzo w moim guście. Są buty, czy Wy widzieliście te buty, te sukienki, ta nowa kolekcja, gdzie bluzki mają takie złote okręgi tutaj, no to jest przepiękne, ja nie mogę powiedzieć, że nie, ale moje doświadczenie niestety luxurious nie jest. No, także udało mi się kupić dwie rzeczy z Ali, jedną za 60 zł, drugą za 2,5 tysiąca. Elo. Buziaki. Mua. Pa, pa. No i oczywiście dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej tego typu filmów, a jeżeli tak, to co konkretnie chcielibyście, abym sprawdziła? Oryginał i podróba. Ja na pewno będę mieć na to oko, będę coś dla Was szykowała. My oczywiście się widzimy w kolejnym filmie. Pa, pa.